Czy problemy ze śmieciami, które zaczęły się w listopadzie ubiegłego roku, są już za nami? Prezydent Wałbrzycha twierdzi, że firma Komunalnik nadrobiła straty i obecnie radzi sobie bardzo dobrze z bieżącym wywozem odpadów. Przez kilka tygodni od początku listopada miasto borykało się z dużym problemem zalegających śmieci w kubłach, których firma Komunalnik nie nadążała opróżniać. Zmiana operatora, który wywoził śmieci, nastąpiła po tym, jak Komunalnik wygrał przetarg, przebijając ofertę firmy Alba o kilkanaście milionów złotych. Nowe śmieciarki pojawiły się z początkiem listopada, ale wiele czasu minęło, zanim firma opanowała trudną sytuację w Wałbrzychu. Upłynęło 8 tygodni i właściwie można powiedzieć, że tych uwag krytycznych docierających do nas jest mniej niż wtedy, kiedy normalnie poprzedni operator prowadził to. Więc w tym sensie jesteśmy usatysfakcjonowani, że poradził sobie z okresem przejściowym, a pamiętajmy, że to w historii Wałbrzycha po 1989 roku to jest pierwsza sytuacja, w której inny operator niż ten zlokalizowany do tej pory na Białym Kamieniu zajmuje się tą częścią działalności miasta. Jak zapewnia prezydent, zażegnanie największych problemów nie oznacza, że firma otrzyma teraz taryfę ulgową, ponieważ urzędnicy będą bacznie przyglądać się dalszej działalności Komunalnika i pilnować, by usługi firmy były cały czas na dobrym poziomie. Będziemy go bardzo skrupulatnie oceniać, obserwować, monitorować po to, żebyśmy dali satysfakcję przede wszystkim mieszkańcom i żeby ceny nie wzrosły. Choć pojawiają się nowe niestety rozporządzenia, które niestety nakładają na nas dodatkowe obowiązki. Słyszymy w tym rozporządzeniu, że opłaty na składowiska będą wzrastać. No to prędzej czy później mieszkańcy każdego miasta w Polsce to odczują. Aby maksymalnie ograniczyć wzrost kosztów, miasto zainwestowało we własną sortownię odpadów, dlatego nie będzie uzależnione od firm zewnętrznych, które mogłyby z roku na rok podnosić stawki za swoje usługi.